Po 25 latach powróciła Nokia 3210, wyprodukowana przez HMD. Zatem zobaczmy tutaj, co mamy w pudełeczku. Jest to ekran 2,4 cale IPS LCD. Mamy też baterię 1450 mAh. Jest obsługa 4G LTE, 2 megapiksele kamera, Bluetooth 5.2, 64 MB RAM, 128 MB pamięci ROM. Jest też miejsce na kartę pamięci microSD do 32 GB i USB-C. No i oczywiście kultowa gra węża. Zatem obejrzyjmy telefonik. Tadam. Wygląda tak. W kolorze takim zielonkawo-niebieskim. Cyk. Tu jest kamerka, USB-C, klawisze, uruchomimy. Albo i nie uruchomimy, bo trzeba załadować baterię, która jest tutaj i jest jeszcze kabelek do ładowania z ładowarką. O, zobaczcie. No to co? Wkładamy baterię. Otwieramy. Leci bateria. Cyk. Tutaj jest miejsce na kartę pamięci i na kartę. Tak, microSD karta tutaj jest z tej strony. A jest SIM 2, czyli mamy dual SIM. Mamy SIM tutaj i SIMkę tutaj na wymianę z kartą microSD. O, no to ładnie. I zobaczmy, co tutaj jeszcze. Cyk, uruchomimy. Jest. No to co? Ja biorę się za testy. Okej. 24 godziny. Tak, automatyczne aktualizacje. Okej. Rozmiar tekstu. Okej. Dziękujemy za wybranie Noki. Dalej. Cyk. Menu i nasza kultowa gierka. No to lecimy. Tadam. Cyk. Oj, będę miała co robić przez wakacje. Myślicie, że takie telefony mają jeszcze sens? Czy już tylko smartfony? No, wygląda zajebiście.